raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze, proszę Państwa, dzisiaj który jest? To ja już nie powiem, ale zdaje się, że 19 października 2017 roku. My pokazujemy, co mamy, ale w nowym świetle. U nas nic się nie powtarza. Można to nazwać nawet grabasza. U nas nic się nie powtarza. Oni to zobaczą. Tam jeszcze się świeci, a dobrze. Dobry czas. Ten taki pas. Biały pas. Świecący się pas. Takie rzeczka ryba. Czubki się oglądają, zapraszamy. Proszę Państwa, bo jak ktoś coś robi pożytecznego, to trzeba się chodzić. BGŻ Paribas. Tam co tam jeszcze było? BPH? BPH. BGŻ Paribas. Ale u nas musi być do rybu, bo u nas jest wino, taniec, śpiew, poezja. Proszę Państwa, skąd się wzięła poezja? Bo tutaj ten Zbyszek mówi, że został zaskoczony, że ja tak pięknie rosyjski znam. Ja znam, to jest poezja, język literacki. U nas w szkole podstawowej, proszę Państwa, przyszła nauczycielka, wspaniała kobieta, o takim aktorskim głosie i zaczęła pukać w drzwi. No i jak weszła, to zaczęła mówić wierszykiem. Zdrasujcie. I teraz tak mówi. Eta ja, a eta siestra. Tak zaczęła wierszykiem mówić. Już teraz od środka zaczynam. Adin dwa, eta brat, a eta siestra. Adin dwa, trzy, na pragułku, my paszli. Proszę Państwa, to tylko kawałeczek z tych BGŻ Paribas. Jak gdybyście Państwo podeszli blisko, o kolejny, proszę Państwa, browarna. Teraz, ponieważ kręcę, to nie będę biec, ale ten 105, którym żeśmy przyjechali, no to do Ronda Daszyńskiego. Do Ronda Daszyńskiego. Ludzie jadą z pracy, a tu do Ronda Daszyńskiego. W Warszawie taka poezja żydowska. Bez melodii, bez uczuć, bez Boga. No to wiadomo, że ani to prawdziwe, ani to szczere, ani to jakie cyfrowe. Wypieprzą ciebie gdzieś na zakręcie i koniec, bo się zepsuło, bo pętla, bo i dlatego kierowcy zamieniają się w stróżów prawa, a do tego nie mają prawa właśnie. Banki też do pewnych rzeczy nie mają prawa, nie mają praw. U nas jest bardzo ciekawy film, u nas szereg ciekawych filmów. Niech się dziady gapią, ale Mickiewiczowskie, jako one, będą miały zaraz święto. Na 1 listopada 2017 roku teraz, no bo skoro dzisiaj mamy 19 października, no to za 11 dni. Proszę Państwa, BGŻ Paribas, zobacz, ten pas jeszcze się świeci. Czyli, że 105 przywiózł nas tu. I ja nie robię specjalnie filmów takich, ani też złośliwych specjalnie nie robię, tylko pokazuję ten pas. Biały, o tak się odsunę i jeszcze ten biały pas się nie kończy. BGŻ, BPH, Paribas. BGŻ, BPH, Paribas. Proszę Państwa, wracam do tej Rosjanki mojej ukochanej. No mam nadzieję, że ona jeszcze żyje, bo tak się Państwa, jak była piąta klasa szkoły podstawowej, to jak ja przyszłam do tej klasy, to ja już, proszę Państwa, miałam język rosyjski opanowany, ale ja przecież nie jestem Rosjanką. Ja wysiadłam sobie na schodach w czasie wakacji, otworzyłam książkę i zaczęłam to wchłaniać, ale tam nie było Adin dwa eta brate eta siestra, to po prostu alfabet rosyjski, no te rzeczy typowe. Zaczęłam to wszystko składać, co zamen do kupy na gląd. Jeszcze raz pokażę, ale tutaj już nie ma BGŻ Paribas. Ciekawe są te przejścia. A ma zawsze Warszawa Polska. Pomiędzy Białymstokiem tu jesteśmy, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Anglo, Ameryka, Białystok, to też nie jest Rosja. I proszę Państwa, o co chodzi? Ja powiedziałam wierszyk, zaczęłam naśladować tę nauczycielkę na swego czasu. Co to był za wierszyk, to ja już teraz nie pamiętam. Ale tak pięknie powiedziałam ten wierszyk, że ona postawiła mi piątkę. I co się dzieje dalej? Nie przychodziłam pół roku, ja nie wiem, bo to jakoś tak wyszło, do szkoły. I ona, ta nauczycielka, tak przypamiętała, tak zapamiętała ten wierszyk,
że na półrocze postawiła mi piątkę, pomimo, że mnie w szkole nie było praktycznie pół roku. Od czasu powiedzenia wierszyka. Także proszę Państwa, ja rosyjski znam tak na wyczucie po aktorsku, bo mówią, że aktorka wiele potrafi, ale nie musi zbyt wiele, bo jak kręcili film o Świadkach Jehowych swego czasu, to też już ze 30 lat będzie, niedługo. No to nie mogła świecka aktorka zagrać tego odnośnie Pana Boga. Jak Świadkowie Jehowy chodzą od domu do domu, jak głoszą. Tylko po prostu była to Joanna Ruszkowska. No i teraz proszę Państwa, będzie rzecz paliwa. No. No niech ten facet jedzie, no bo mi to przeszkadza. Bo jak pokażą się cyfry, pokażą się litery i rejestracja cała, no to facet jeszcze karę zapłaci, jak ktoś się dowie, bo pójdzie do prokuratora i tak dalej. Proszę Państwa, także co jeszcze ciekawego z tej szkoły podstawowej, bo szkoła podstawowa to jest najważniejsza, tam się wszystko kształtuje, umysł człowieka, no. Szkoła, potem średnia. Chciałam mieć kilka średnich szkół i tak jak miałam 3-4 przedszkola, tak miałam 3-4 szkoły podstawowe. Miałam 3-4-5-7 szkół średnich. Potem studia, bardzo wiele studiów pozaczynałam. Byłam też na Akademii Teologii Katolickiej, byłam na Politechnice Białostockiej. Byłam gdzie jeszcze? Wszędzie. Może. No, ale ta Akademia Teologii Katolickiej to mnie tak strasznie zdenerwowała, bo tam była Matka Boska w złocie na szarym tle. Super obraz, rewelacja. Ja mówię, no nie, przerywam edukację. I tak, jak mi się coś nie podobało, ale ja już byłam na etapie bardzo zaawansowanym Akademii Teologii Katolickiej. Dawajcie z pięć. To te babki w sekretariacie u mnie były tak wściekłe, że potem powiedziały, że gdybym chciała do tej Akademii Teologii Katolickiej się przyjąć, to one by mnie nie przyjęły. Ale to mówiły tak pół żartem, to pół serio. Wiecie Pani, jak to katoliczki moherowe i złośliwe. No, a ja mówię, kto by tu chciał, durna babo, powiedział Kurczaczek.